Hej, dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć, co ma wspólnego nauka programowania i przygotowywanie się do pierwszej pracy w IT i przyrządzanie schabowego z mamuta. Wyobraź sobie, że znajdujesz książkę. Powiedzmy, że ta książka nie jest wcale taka stara. Jakieś 5000 lat. I tam jest przepis, nie jeden, ale kilka, kilkadziesiąt, na wspaniałe przetwory z mamuta. I zaczynasz uczyć się. Zaczynasz przygotowywać. Zaczynasz czytać, notować. I nagle odkrywasz, że nie jesteś w stanie przygotować tych potraw, gdyż nie ma mamutów. I podobnie jest z nauką. Programowania. Ale wcale nie musimy sięgać tak daleko. Te 5000 lat, kiedy na ziemi chodziły jeszcze mamuty, możemy się cofnąć parę lat wstecz. Wyobraź sobie, że dzisiaj chciałbyś zostać serwisantem telefonów komórkowych i znajdujesz kurs, który przygotowuje dosyć dobrze do zostania serwisantem telefonów komórkowych. Tylko jest jeden mały szkopuł. Ten kurs to kurs naprawy Nokii 3310, 3320 i innych dosyć starych telefonów, jeszcze z lat 90., ubiegłego wieku, z początku obecnego wieku, i teraz, czy w poszukiwaniu pracy jako serwisant telefonów komórkowych, ta wiedza przyda Ci się? Warto jest sobie odpowiedzieć na to pytanie w kontekście programowania, gdyż w tej chwili jest tyle technologii. Niektóre są archaiczne i już niewykorzystywane. Mimo tego internet nie zapomina i można cały czas znaleźć jakieś pozostałości, jakieś stare kursy, które w żaden sposób nie przygotowują do pracy w IT. Gdyż technologie już się zmieniły, gdyż już nikt z tego nie korzysta, albo te technologie są wykorzystywane tylko i wyłącznie przez jakieś projekty, które mają 10, 15 albo i 20 lat. I nagle okazuje się, że przygotowuje się do stanowiska tylko do jednego projektu. I Powiedzmy, że wierzysz, że uda ci się dostać do tego jednego, jedynego projektu. Że będą poszukiwać akurat ciebie ze zdolnościami, których się nauczyłeś. I tutaj dobrym przykładem jest Hibernate. Gdyż w tej chwili nie trzeba przygotowywać żadnych plików XML-owych, żadnego pliku Hibernate CFG XML i ustawiać tam wszystkiego. Nie jest potrzebny żaden plik Persistence ani nic podobnego. A mimo to są jakieś kursy, które pokazują, jak to robić i w jaki sposób konfigurować encję przy pomocy tych plików. W jaki sposób konfigurować połączenie z bazą danych przy pomocy plików XML. Ale nie tylko Hibernate ma taki ogon w postaci konfigurowania przy pomocy plików XML. Również Spring. W tej chwili dosyć popularnym i chyba najpopularniejszym sposobem postawienia aplikacji Springowej jest tzw. Tak Spring Boot. To znaczy umieszczenie jednej adnotacji przy głównej klasie, która posiada metodę main. I ta adnotacja sprawi, że aplikacja wystartuje na serwerze i będzie możliwość połączenia się z tą aplikacją na przykład przy pomocy requestów http. Jednak jeszcze parę lat temu, żeby dokonać czegoś takiego, co można powiedzieć, jest out of the box, jeżeli chodzi o Springa w tej chwili, to była potrzeba konfiguracji tego przy pomocy plików XMLowych, umieszczania binów springowych w pliku XML i ustawienia całego kontekstu. Co niestety niejednokrotnie powodowało jakieś problemy, błędy i szukania literówek w plikach XML-owych i tym podobne. Więc, jak widzisz, nauka starych technologii może Ci w czymś pomóc, bo będziesz znał jakąś nietypową wiedzę dostępną dla wybranych, jak przygotowywanie schabowego z mamuta. Tylko zastanów się, czy na pewno potrzebujesz tej wiedzy i czy będziesz w stanie ją wykorzystać. I szczerze muszę przyznać, że kiedyś sam się tak uczyłem, więc wiem, że też możesz mieć z tym problem, bo nie wiesz, czego szukać, albo chciałbyś nauczyć się wszystkiego, ale to jednak jest zła droga. Gdyż nigdy nie wykorzystasz tej wiedzy, przynajmniej ja jej nigdy nie wykorzystałem, ale spaliłem czas, ucząc się z mojej perspektywy nieprzydatnych rzeczy. Może kiedyś w przyszłości trafię do jakiegoś projektu, gdzie będzie legacy Java i wtedy ta wiedza może się przydać, ale jak na razie trafiam do projektów, które. Są obsługiwane przez Spring Boot'a i żadna konfiguracja XML-owa nie jest wymagana. Mam nadzieję, że pomogłem Ci chociaż odrobinę tym filmem, a tymczasem zapraszam za tydzień.